Cześć, siemanko ludzie, z tej strony AgroGarrison, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś pokażę wam kamerę. Jest to kamera od firmy HelloView. Firma ma swoją siedzibę w Niemczech, ogólnie działa na terenie Niemiec oraz sprzedaje tam różnego rodzaju kamery, inne tam, głównie kamery na maszyny. W sensie chodzi o takie kamery, które zakłada się gdzieś na maszynę, a w środku w kabinie ma się podgląd, monitor. No i można na przykład tak widok z tyłu kombajnu albo na jakiejś przyczepie czy rozrzutniku. No i ja podjąłem w sumie razem z tą firmą współpracę. Dostałem od nich kamerę do zaprezentowania. No i co, zaraz ją otworzymy. A w drugiej części filmu zobaczycie, jak tą kamerę się montuje, jak to wszystko wygląda, jak to działa. Wszystkie potrzebne linki do sklepu HelloView macie w opisie. No i cóż, otwieramy paczuszkę. Zaraz zobaczymy, co tam w ogóle jest. Czy jest tam w ogóle ta kamera. W sumie nie otwierałem tego jeszcze, jak widzicie. Moje to można nazwać jak pierwszy unboxing na moim kanale. Okazuje się, zaraz na start karton. W sumie ten możemy rozciąć. Nie będzie się tu bawić tak jeszcze. Otwieranie, wyciągamy. Opa. Mamy karton z kamerą, tu dalej mamy instrukcję obsługi, hopa, oraz specyfikację kamery. Jakby ktoś chciał sobie, może zatrzymać teraz i sprawdzić wszystko. Dobra, łapiemy ostrość. No i mamy karton, prezentuje się tak. Taka kamera jest. Opa. Można do jednego monitora podłączyć 4 kamery. 4 chyba, tak. O ile dobrze pamiętam. Może się mylę. Monitor 7-calowy. Rozdzielczość 800x480. Ogólnie kamera łączy się z monitorem na Wi-Fi. No i co? Otwieramy dalej, zobaczmy, jak to wygląda. O. Opa. Naszym oczom na start okazują się anteny. O. 3 antenki. Opa. Chyba otworzyłem do góry nogami. Ale mniejsza. Wyciągamy ładnie monitor. O. Monitorek. Swoją drogą fajny monitor, bardzo. Taki. Nie, no bardzo przyjemny. Z tyłu uchwyt, jak widzicie, do założenia gdzieś w kabinie. Nie, bardzo przyjemny monitor. Zobaczymy teraz, jak wygląda kamera. Co tu nam dali w ogóle. O, kamera jest ciężko. Wam powiem, ludzie, że jest ciężko. O, tak prezentuje się kamera. Również złącze do zasilania, ponieważ kamera łączy się z monitorem na Wi-Fi, więc jest tylko kabelek od zasilania. O, tu położymy. Widzicie, chyba widzieli. Co my tu jeszcze mamy? Mamy uchwyt jakiś oraz kabel. A, kabel wydaje mi się, że hopsa. O, tak, się łączy z kamerą. To jest bardzo proste do montażu i tylko się podpina to do akumulatora. Czyli nic skomplikowanego. Opa. Co my tu jeszcze mamy? O, mamy tu jeszcze rzeczy. Zestaw śrubek, nakrętek. Tu też śrubki, nakrętki. Tu kluczyk imbus. Oraz całe okablowanie do monitora na pewno.
Pewnie tak. I tu już jest więcej kabelków. Ale spokojnie, ogarnie się, zresztą sami zobaczycie właśnie w kolejnej części filmu. Uchwyt do zamontowania pewnie monitora. Teraz to sprawdzimy, tak. O, widzicie? I można monitor przystać do ściany. Ciekawa opcja. Zresztą nie, to jest naklejka, nie przystawka, czyli coś można go gdzieś przykleić. Ciekawe, ciekawe. A gdybyście pytali, zresztą i tak za chwilę zobaczycie. Kamerę będziemy montowali w kombajnie, klas Dominator. Tym, co można spotkać mnie na filmach. O! O, a tu jeszcze jest pewnie jakaś obudowa ładna do monitora. Chyba, że się mylę. Filka z tej strony. Patrzcie. Widzicie? Może nie, odwrotnie, tak. O. O, widzicie, kurde. Fajny bajer. No to co? Co mam ją? A, jeszcze nie wszystko. Jest również takie coś, co pewnie się przykręca o tu. Tak, i można monitor przykręcić tak. I pewnie tak będzie zrobione w kombajnie, mi się wydaje. Dobra. Co miałem najważniejsze, to wam powiedziałem. Bardzo dziękuję naprawdę firmie Hello View. Pozdrawiam pana Williama, który tutaj nawiązał, napisał do mnie, chciał nawiązać współpracę. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia współpraca z tą firmą. No i widzimy się za chwilę, jak będziemy montowali to wszystko. No i widzimy się w drugiej części filmu. W tej części pokażę wam, jak została zamontowana kamera w kombajnie klas Dominator 88SL. Pokażę, jak podłączyć przewody, do czego podłączyć przewody, jak sparować kamerę z monitorem. No i jak to wszystko wygląda gotowe. Dla wszystkich, którzy byliby chętni zakupem oraz montażem u siebie takiej kamery. To co, przenosimy się do kabiny. Dobra, jesteśmy w środku, w kombajnie. Tutaj widzicie monitor od kamery oraz tu całe podłączenie, rozebrany panel od kombajnu. No i co, pokrótce, monitor jest zamontowany na uchwycie, który był dołączony do zestawu. O, tutaj pod listwą przepuściliśmy kabel z monitora. Kabel wychodzi tu, dokładnie tu, to jest ten kabel. Przypięty jest opaskami do wiązki całej i tu jest przypięty do kostki, w której jest prąd. Prąd w tej kostce jest tylko po przekręceniu stacyjki, właśnie żeby gdy będzie kombajn wyłączony, żeby monitor się nie świecił. No i gdy chcecie właśnie podłączyć, to czerwony kabel to jest plus właśnie od monitora, czarny to jest minus. Te kolorowe kable to są do dodatkowych kamer przewodowych. I tak, musicie znaleźć kostkę, bądź przewód, bądź wiązkę jakąś, w której jest po prostu plus i która działa tylko po uruchomieniu zapłonu. Tak jak teraz tu wam zaprezentuję. O, włączyłem zapłon i działa. Monitor, jak widzicie. Kilka funkcji monitora wam trochę teraz pokażę. Wchodzimy, tu jest oczywiście regulowanie jasności. O. Tu możemy wybierać się pomiędzy kamerami, ale niestety tylko jedna kamera jest założona. W menu mamy tutaj właśnie układ tych wszystkich kamer, gdyby było ich więcej. O,
widzicie, widzicie. Ale wróćmy tu. Tu jest ustawienia obrazu, jasność, kontrast, kolor, głośność dźwięków. Tu jest jak, oj, mirror, jak ma być ustawienie kamery. Tu teraz możemy do góry nogami. Nie no, wróćmy do tego jak było. Tu są ogólne ustawienia, data, godzina, format nagrywania, to niżej to nie wiem, a tu są linie parkingowe. Dalej. Skanowanie tu jest, tu można nagrywać widok z kamery, tu odtwarzać, a tu można parować dodatkowe kamery. Kamera posiada właśnie dwie antenki, łączy się, monitor, przepraszam, posiada dwie kamery, dwie antenki, łączy się z kamerą bezprzewodowo. No i co tu więcej mówi? Zaraz pójdę, pokażę wam jeszcze podłączenie kamery. To się prezentuje już po zamontowaniu. Możemy sobie, o, siadam za kierownicą, kierownicę sobie przybliżamy. Brakuje tylko headera i można w pole. Kamera jest zamontowana tu, z tyłu kombajnu. Też jest łączność Wi-Fi właśnie, bezprzewodowa, doprowadzone jest tylko zasilanie. I tak, kabel z kamery, zasilanie poprowadzone jest tu. Tu ładnie przechodzi pod blachę. O, nie wiem czy widzicie. Tu przechodzi, idzie dalej tym rowkiem przypięty tasiemkami. Tu dalej, przez cały kombajn, w sumie do połowy. I tu łączy się... Była tu kostka, w której był prąd właśnie też tylko po przekręceniu stacyjki, zapłonu. I tu się łączy i jest doprowadzone zasilanie. I tyle. Bardzo proste do zamontowania. Bardzo ułatwiające obsługę kombajnu. Bo jednak ze środka tyłu kombajnu nie widać. A z taką kamerą już nawet będzie wszystko łatwiej, widoczniej. Także zachęcam do zakupu kamery. Link w opisie. Bardzo polecam, firma HaloView. No i co, zapraszam do kupna. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego.